Ach, to jest jednak najprzyjemniejsze w prowadzeniu audycji radiowej, że można puszczać dobrą muzykę. Godzina 7:18, a my od dobrej muzyki przechodzimy do dobrej rozmowy. Joanna Miziołek, tygodnik Wprost. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. No dobrze, u nas nie ma snów kalifornijskich, u nas są sny o zwycięstwie w wyborach. Do wyborów zostało 30 dni i kilkadziesiąt godzin. Kto jest właściwie po tej wstępnej kampanii, w tej kampanii, która już miesiąc do wyborów zostało, jest na prowadzeniu? To może powiedzieć, mamy wiatr w żaglach, idziemy po zwycięstwo. No to chyba widać z tych trendów sondażowych, że to jest jednak Prawo i Sprawiedliwość. I mam takie wrażenie, że no teraz te nastroje rzeczywiście gdzieś tam w tej partii rządzącej są o wiele lepsze. No bo nie dość, że sondaże wskazują, że oni są, no jak byli cały czas na pierwszym miejscu, ale tak dosyć znacząco wyprzedzają, to jeszcze w dodatku ta Konfederacja, tak jak zresztą przewidywali, nie zyskuje aż tak dobrych wyników, jak kiedyś myśleliśmy, że może tak być. To znaczy, że Konfederacja może mieć 15%. Okazuje się, że jest zgodnie z ich przewidywaniami, że 10-11 to jest jakby maks Platformy, przepraszam, Konfederacji. A Konfederacja też wcześniej, mieliśmy takie wrażenie jeszcze przed wakacjami, że rzeczywiście zaczyna się rozpędzać mocno, że ten sufit nawet może sięgnąć ich gdzieś do 20%. Wtedy w PiS-ie mówili ci sztabowcy, że Konfederacja to jest jednak taka partia, która teraz zyskała ostatnio tych happeningach na tym piwie z Mentzenem, że jednak ci wyborcy na koniec dnia, biorąc karty wyborcze, będą myśleli poważniej. To znaczy, czy Konfederacja dla nich jest poważną alternatywą, poważną partią i czy ten program przełoży się dla nich na lepszą przyszłość po prostu. I trochę widać w tych wszystkich rzeczach ostatnio, zresztą Prawo i Sprawiedliwość też to tak punktuje, no, że trochę ten program się nie skleja. To znaczy, że ani ten bon zdrowotny zamiast składki zdrowotnej no nie zapewni ludziom opieki zdrowotnej, ani no, nie będzie za bardzo emerytur, więc w przyszłości ludzie też będą musieli sobie jakoś nie wiadomo jak radzić. No, te propozycje po prostu są trochę propozycjami takich, mam wrażenie, politycznych nastolatków i ludzie chyba to w końcu zauważyli, więc to jest jedna sprawa. No i trzecia sprawa, to jest to chyba ważące się, to znaczy to, czy trzecia droga wejdzie do Sejmu, czy nie. Jak rozumiem, za tym trzyma kciuki partia rządząca, bo wtedy nie będzie musiała zdobywać aż tak dużego wyniku, żeby po prostu w tych wyborach znacząco wygrać. A Platforma trzyma kciuki za trzecią drogę, żeby przeskoczyła próg, czy raczej trzyma razem z PiS-em, żeby pod próg spadła? I tutaj właśnie mam wątpliwości, o co chodzi samej Platformie Obywatelskiej, bo z jednej strony przecież to jest naturalny koalicjant dla Platformy i bez tej trzeciej drogi nie ma możliwości uformowania rządu przez Platformę Obywatelską. A z drugiej strony przez ostatnie miesiące mieliśmy ewidentną próbę spychania pod próg wyborczy gdzieś pod wodę trzeciej drogi przez Platformę Obywatelską. Zresztą ten elektorat, który wcale nie jest taki silny, a w internecie nazywa się Silni Razem, który moim zdaniem no, jest bardzo radykalny, więc gdzieś gospodaruje tylko kilka procent Platformy Obywatelskiej. No, cały czas jakby swoimi działaniami, wpisami pokazywał, że jeżeli nie chcą iść z nami, to w takim razie niech w ogóle nie wchodzą do Sejmu. Jak rozumiem, to z jednej strony Platforma pewnie gdzieś tam w swojej całości by chciała, żeby weszli, ale nie wiem, czy ambicjonalnie sam Donald Tusk chciałby, żeby trzecia droga weszła, bo wtedy po wyborach będzie mógł powiedzieć, no i patrz Szymon, patrz Władek. Ja wam życzyłem dobrze, ja chciałem, żebyście razem z nami szli na listę, a tutaj się okazuje, że mnie nie posłuchaliście, więc macie za to karę. To znaczy mam takie czasem poczucie, że po prostu Donald Tusk chce być, jak to mówią na opozycji, królem podwóra opozycji, chciał rządzić nimi w ten sposób, nie posłuchali się, więc teraz dzieci dostaną za to karę. Panie redaktor, to może faktycznie naszą rozmowę skupmy na Donaldzie Tusku, bo to miał być zawodnik, który miał no, samym swoim wejściem trochę rozwiązać te wybory, wrócić i dać Platformie zwycięstwo. Sam pamiętam takie rozmowy na OFF-ie, tak zwanym spotkaniu Platformy. Oni bardzo mocno i chyba realnie wierzyli, że to była taka realna emocja, że oni pod koniec lipca wyprzedzą w sondażach PiS i potem już sierpień to będzie tylko umacnianie się, na wrzesień to będzie dobijanie partii rządzącej. Nic takiego nie miało miejsca. Efekt Donalda Tuska nie zadziałał, nie zagrał. To
To znaczy, jak Donald Tusk wracał, to ja od razu usłyszałam od jednego z byłych jego doradców, który no, zazwyczaj miał taki trzeźwy osąd Donalda Tuska. To jeszcze było zanim on wrócił, on mówił, że no, są takie plotki z Brukseli, że on zamierza wrócić. I mówi, o ile to jest dobra informacja, dlatego że on tą platformę podniesie z tych, pamiętamy, 12-13%. Był taki sondaż, który wskazywał, kiedy Borys Budka był szefem Platformy Obywatelskiej. Znowu podniesie do takiego normalnego poziomu i rzeczywiście Donaldowi Tuskowi się to udało, bo gdzieś ta platforma tak średnio ma 27% w sondażach, to mówił, że ostatecznie on przewiduje taki scenariusz, że on przegra, bo jednak on jest dużym obciążeniem i bagażem dla platformy, no bo przecież ludzie pamiętają rządy Platformy, a Prawo i Sprawiedliwość będzie miało gotową kampanię. No i Prawo i Sprawiedliwość to robi, wyciąga te kolejne strzały, przypominając przede wszystkim wiek emerytalny, który mocno uderzył w Polaków. No ale Donald Tusk oczywiście jest mocnym zawodnikiem, to znaczy jak się go obserwuje gdzieś, chociażby na tych nagraniach czy wyjazdach, on ma taki naturalny kontakt z ludźmi. Dla niego nie ma problemu tam dać buziaka jakiejś starszej pani, właśnie rozwiesić plakat. Jest taki w kontaktach jeden na jeden, rzeczywiście bardzo prostolinijny, nie wywyższający się i to się zawsze bardzo ładnie układało. Natomiast ja mam takie wrażenie, że oprócz niego i tam tych paru gdzieś młodszych polityków Platformy, no trochę nie widać tej drużyny Platformy Obywatelskiej, że być może ci ludzie, nie wiem, no też trochę są przerażeni tymi jego rządami w partii, znaczy trochę się boją i gdzieś tam się za bardzo nie wybijają ponad szereg. Poza tym też ja usłyszałam takie sformułowania, że te listy, które on potworzył, no to niektórzy z nich po prostu są na tyle zawiedzeni, że im się nie chce robić tych kampanii, nie chce im się pracować. Nie wiem, jak to wygląda aż tak od dołu. Natomiast no, z jednej strony mocny zawodnik, z drugiej strony jednak właśnie mam wrażenie, że w tym swoim charakterze zbyt mocny i zbyt bardzo ostry dla tych swoich wszystkich ludzi, które miał koło siebie, chociażby jak wiemy na Grzegorza Schetynę, którego gdzieś tam spędził do Senatu, czy Cezarego Grabarczyka, który też jest mocno rozżalony, który w ogóle nie kandyduje, więc on sobie tą platformę oczyścił, rozliczył i tak naprawdę trochę został, mam wrażenie, wobec tych takich dawnych polityków sam w tej platformie rządzący. I to też nie jest dobra sytuacja, to znaczy tak jak na opozycji został sam rozdający karty, tak i tutaj chciał zostać sam rozdający karty. Dlatego uważam, że to trochę poszło nie w tym kierunku. Poza tym, o ile on rzeczywiście jest takim politykiem, który no, da się lubić, kiedy wychodzi, kiedy spotyka się z ludźmi, to jednak mam wrażenie, że za dużo, być może to jest kwestia tej polaryzacji, tego też, co robi Prawo i Sprawiedliwość, czyli tego całego uderzania w Donalda Tuska. No i że on też stał się takim politykiem, który dużo tego mocnego języka używa przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I ja czasem widzę, że zamiast tej polityki miłości, no wychodzi ta polityka rozliczeń, tych takich wszystkich rzeczy, które no nie są dosyć sympatyczne, a mam wrażenie, że po prostu ludzie trochę są tym wszystkim zmęczeni i ludzie chcą patrzeć w przyszłość i dostawać dobre propozycje. No pokazał 100 konkretów, tylko tutaj to jest kolejny błąd taki strategiczny, no bo pokazał 100 konkretów. Ja rozmawiałam z jednym też z jego byłych doradców, który powiedział, że kiedyś im mówili, to było na początku szkoły politycznej w KLD, pokazać konkretów możesz 7, dlatego była 6 Schetyny, 5 Kaczyńskiego, ludzie więcej, wyborca, nie jest w stanie zapamiętać. I mam takie wrażenie, że na 4 tygodnie, 5 tygodni przed wyborami 100 konkretów gdzieś tam się rozmywa i do wyborcy po prostu nie trafi. Pani redaktor, patrzę na aktualny, no jeden z najnowszych z wczoraj spot kampanijny Platformy. Tam pierwsze skrzypce gra nie Donald Tusk, tylko Rafał Trzaskowski. Do tego też się odniósł wczoraj na spotkaniu w Elblągu Jarosław Kaczyński, właśnie sugerując, że może dojść na ostatniej prostej kampanii takiej podmiany, że Rafał Trzaskowski wskoczy na jako pierwszoligowy ciągnący Koalicję Obywatelską polityk w zastępstwo Donalda Tuska. To jest możliwe?
Ja słyszałam jeszcze przed tą konwencją, ale w to też nie uwierzyłam, że Rafał Trzaskowski zostanie ogłoszony kandydatem na premiera. No myślę, że raczej nie jest to możliwe. To znaczy, po pierwsze jest za późno. Tak jak na troszeczkę na te konkrety było za późno, tak na tą wymiankę jest za późno. To można było zrobić, nie wiem, 2 miesiące przed, gdzieś tam jeszcze w czerwcu. To znaczy, trzeba było do tego ludzi bardziej przygotować. Po drugie, no Rafał Trzaskowski myślę, że też nie będzie chciał być na koniec dnia, tuż przed wyborami, twarzą kampanii, którą prowadził jednak Donald Tusk. To znaczy, Rafał Trzaskowski oczywiście pojawiał się w niej. Teraz jest większe zaangażowanie, bo rozumiem, Donald Tusk dał takie swoje jakby zarządzenie, że ma być twarzą tej kampanii. Natomiast to chyba nie będzie aż tak, że dojdzie do takiej podmianki. To są tylko bardziej chyba jednak strachy gdzieś tam Prawa i Sprawiedliwości, który by się tego obawiał, bo gdyby rzeczywiście tak się stało, to Platforma, gdyby wcześniej to przygotowała, moim zdaniem miałaby szansę na to, żeby wygrać te wybory. Wszystko wskazuje, że tych wyborów nie wygra. Tak mówią przynajmniej sondaże. Oczywiście politycy mówią, najważniejsza ostatnia prosta, ostatni tydzień, wtedy wiele się będzie decydować. Czasami nasze rozumienie, że zdaniem polityków niemalże wszystko, no ale tak nie jest. To bardzo twarde elektoraty, scementowane na 1000 różnych sposobów, które się nie ruszy od swojej partii. Pewnie wygra wybory PiS. Co wówczas będzie z Donaldem Tuskiem? On się utrzyma jako lider opozycji, czy jeżeli przegra, to będzie też to jego koniec i jego ostateczna klęska w polskiej polityce? Tam podobno plan jest taki, że Donald Tusk będzie grał na te przyspieszone wybory. Znaczy, on wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość, kiedy uformuje rząd, jednak w tym rządzie się nie utrzyma i to trochę, no i po kilku miesiącach będą przyspieszone wybory, żeby on mógł znacząco wygrać. Czyli na dwójskok idzie. Tak, na dwójskok. I że jakby obliczył, że teraz nie ma sensu, znaczy nie ma sensu, no, że te wybory nawet wygrane, no będą trudną koalicją, no bo byłyby trudną koalicją, umówmy się, to znaczy tworzenie rządu razem z Lewicą, trzecią drogą, no i tym no, trzecią drogą, czyli PSL-em i Hołownią, będzie dosyć skomplikowane, więc on chciałby wygrać bardziej zdecydowanie. Tylko ja nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość raz zdobytą władzę odda. Myślę, że to są trochę takie... No w tej kadencji, która upłynęła, były takie plany. Słynny plan, trochę zabawny, że się sprowokuje osoba Kaczyńskiego, on coś powie i będzie przełom. Chyba naprawdę część polityków Platformy Opozycji w to wierzyła, a nic takiego nie miało miejsca w tej kadencji. No właśnie, ile razy my słyszeliśmy te takie balony wypuszczane przez Platformę Obywatelską, odkąd Donald Tusk wrócił, że będą przyspieszone wybory. No i ich nie było. I myślę, że to już troszeczkę też PiS nauczyło się, że nie warto oddawać władzy po prostu. Więc myślę, że to raczej będzie scenariusz, w którym to Prawo i Sprawiedliwość będzie się trzymało. Jeżeli będzie tak, że rzeczywiście, bo jeszcze oczywiście są wybory, może się stać wszystko. Donald Tusk może wygrać, bo PiS na ostatecznej drodze do wyborów może popełnić jeszcze jakiś błąd, bo taka jest teraz gra o to, kto popełni najmniej błędów. Natomiast jeżeli zakładamy scenariusz, że on przegra, no to wtedy on ogłosi oczywiście, że to jest wina trzeciej drogi, która być może wtedy właśnie nie wejdzie do Sejmu, że to jest wina symetrystów, czyli dziennikarzy, którzy nie powiedzieli się po żadnej ze stron. A jest plan, że powiesz, to jest wina PiSu, że wybory były nieuczciwe, sfałszowane? Oczywiście. I mam wrażenie, że to jest uzna wynik ich... wyborów, czy będzie je kontestował? Jak pani myślę, że to już jest taki robienie podłoża do tego, no bo usłyszeliśmy dopiero co na jednej z konwencji, która odbyła się w sobotę, że Rafał Trzaskowski został prezydentem tak naprawdę, a nie Andrzej Duda. Czyli już podważamy wynik wyborów prezydenckich. Myślę, że tak, że będzie, oczywiście to będzie to wszystko, tylko ja uważam, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra i będzie rządzić pełną kadencję, to Donald Tusk nie wytrzyma tego ciśnienia przez 4 lata w opozycji, w tym Sejmie, który zdaje się był dla niego upiorną myślą jakąś, nie wytrzyma tego i po prostu odejdzie z tej polskiej polityki. To znaczy, to jest jedna sprawa, druga sprawa, elektorat tego nie wytrzyma. Nie wytrzyma trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości i uzna, że jeżeli jednak człowiek ich do tego, Donald Tusk, lider, nie doprowadził, no to też nie spełnił swojego zadania, nie wykonał zadania. I uważam, że jednak mimo wszystko on nie zostanie. Na początku będzie takie ogłoszenie, a później Platforma po prostu, jeżeli przegra wybory, to się rozpadnie. O tym mówiła Joanna Miziołek, Tygodnik Wprost. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, godzina 7.
Kurtyn ma minut 32, a my od polskiej polityki patrzonej, czy widzianej z perspektywy Warszawy, takich dużych rozgrywek, wielkich komitetów liderów partyjnych, przechodzimy do Odysei Polskiej.